Dzień dobry wieczór. Przygotowanie to nic innego jak bycie gotowym na działanie, a dobre przygotowanie to przecież połowa sukcesu wszelkich aktywności człowieka. Przygotowujemy się do egzaminu, do, do zawodów, do roli matki, jak również każdego dnia szykując się do wyjścia z domu. A jak to jest w przypadku, gdy mamy zaplanowany zabieg u dentysty? No cóż, ranne przebudzenie tego dnia trudno zaliczyć do najlepszych poranków. Dlatego też, kiedy stres daje znać o sobie, to warto, chociaż nie zabrzmi to najlepiej, wziąć tabletkę. Przyjęcie leku uspokajającego jest dobrym sposobem premedykacji do zabiegu, ale zawsze oczywiście po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i ewentualnym wystawieniu recepty. Może warto przypomnieć, co to jest premedykacja, nie mylić z premedytacją. Premedykacja, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje działania podejmowane przed planowanym zabiegiem medycznym, a cel tych działań jest prosty: ograniczenie lub wyeliminowanie lęku przed planowanym zabiegiem. Najczęściej dotyczy to chirurgii, ale w przypadku dentofobów, osób odczuwających duży lęk przed dentystą, może być ona bardzo przydatna podczas każdej wizyty w gabinecie. Premedykacja farmakologiczna zmniejsza poziom napięcia nerwowego, łagodzi stres, czyli poprawia samopoczucie i, co bardzo ważne, minimalizuje również odczucie bólu. Również trzeba wiedzieć, że możemy spremedykować pacjenta, czyli przygotować do zabiegu w trakcie rozmowy, która wyciszy obawy przed zabiegiem. Wytłumaczenie pacjentowi, jak będzie przebiegało leczenie lub zabieg, w wielu przypadkach. Uspokaja go. To nic innego jak słowna premedykacja. Właśnie z tego powodu działania przygotowujące pacjenta do zabiegu przynoszą korzyść obu stronom. Pacjent spremedykowany do zabiegu, czyli mniej zestresowany, z pewnością lepiej współpracuje z lekarzem. A taka dobra współpraca lekarz-pacjent pozytywnie wpływa na przebieg całej procedury medycznej, a tym samym na większy komfort i lepszy rezultat. Należy pamiętać, że Noc poprzedzająca zabieg powinna być dobrze przespana. Jeśli perspektywa zbliżającego się zabiegu daje o sobie znać przed spaniem, to może warto pomyśleć o tym, by wesprzeć się wspomnianą tabletką. Sądzę, że dobrym rozwiązaniem będą uspokajające tabletki ziołowe, które pozwolą wyciszyć nasze emocje. A jeśli stres jest naprawdę duży, to wtedy warto sięgnąć po lek zaordynowany przez lekarza sam pacjent również ma duży wpływ na przygotowanie się do zabiegu i przed dzień zabiegu zdecydowanie nie powinien pić alkoholu, który często jest traktowany jak tak zwano, jako tak zwany rozluźniacz i następnego dnia samopoczucie może być gorsze, a lęk jeszcze większy. Jeszcze jedno przypomnienie. Jeśli przyjmujemy leki uspokajające przed zabiegiem, nie wolno nam prowadzić jakichkolwiek pojazdów, również jednośladów. Więcej na ten temat w odcinku, czym przyjechać do dentysty. W przypadku zabiegu chirurgicznego, a takim jest również usunięcie zęba. Pacjent powinien przed zabiegiem przyjąć antybiotyk. Jeśli lekarz przepisał antybiotyk wcześniej, należy przyjąć jedną dawkę zgodnie z zaleceniem przed wyjściem z domu. Ta osłona antybiotykowa, zwana one shot therapy, chroni pacjenta przed zakażeniem endogennym i jest ona bardzo ważna w dniu zabiegu i uwaga, nie ma potrzeby podawania kolejnych dawek leku w okresie pozabiegowym, jak to miało miejsce jeszcze wiele lat temu. W stomatologii, a raczej w chirurgii stomatologicznej coraz częściej wykorzystywana jest fibryna bogatopłytkowa, która pobudza, wspomaga proces gojenia. To procedura bardzo korzystna dla pacjenta w procesie gojenia, stosowana także w sytuacji, gdy u pacjenta wskazana jest augmentacja, czyli uzupełnianie deficytu kości czy dziąsła. I tutaj warto wiedzieć, że jeśli planowana jest procedura chirurgiczna z pobraniem krwi, należy bardzo dobrze się nawodnić, wypić minimum pół litra wody, a przy okazji picie wody w dużych ilościach naczczo jest bardzo dobrym i zdrowym nawykiem. Drodzy Państwo, dobre przygotowanie, czy to do podróży, czy to do egzaminu lub innych ważnych wydarzeń, zawsze procentuje. Przynosząc wiele korzyści. I tak samo jest w przypadku dobrego przygotowania, czyli premedykacji do zabiegu w gabinecie stomatologicznym. Może mieć ona różny charakter, ale jest bardzo istotna ważna zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Dlatego warto podzielić się tą wiedzą ze znajomymi. Udostępnij ten link, a także zasubskrybuj kanał Stomatologia TMK. Do zobaczenia.